Kochani, jest czwartek, 12 czerwca, sierpnia. Wywaliłem wszystko z namiotu, muszę go troszkę przestawić, żeby morze obsech jest całe wilgotne. Jak już wcześniej wspomniałem, zrobię śniadanko i pójdę zobaczyć na tą twierdzę, może tam się uda wejść. Nie wiem, rower może zostawię tam na kampingu. Jest godzina 10, jeszcze nie wyjechałem stąd, ale popatrzcie co zobaczyłem tutaj. Pęknięta obręcz, kurde, tu. To w trzech miejscach. W trzech miejscach, tutaj. Tutaj tak słabo to widać. Jeszcze w jednym, tylko teraz nie mogę zlokalizować. Jeszcze gdzieś w jednym miejscu to było. Opona też by się nadawała do podmiany, dać ją do przodu, bo ta jest tutaj troszkę już zgusiała. A z przodu jeszcze jest całkiem dobra. Tą z tyłu dać do przodu, a tą z przodu do tyłu. O matko, więc idę na razie jeszcze na tą fortecę zobaczyć co tam jest, jak to wygląda. Na razie rzędka tu zostawię. Tak wygląda ta twierdza. Parking dla niepełnosprawnych. Do wzdłuż murów na razie tej twierdzy. 1308 rok ją wybudowali i 14 była, najpierw była norweska, wybudowana przez króla Hakona V. 14 razy była oblegana, potem po jakiejś tam unii, nie pamiętam już jakiej, została przekazana w ręce szwedzkie i nigdy nie została zdobyta. Taka ciekawostka. No, kawał twierdzy trzeba powiedzieć, naprawdę. Te wszystko, te kamienie są oryginalne. Część została tak tutaj. Część została zgrabiona przez tutejszych mieszkańców do budowy domów. Z tego co wyczytałem na internetach. No, tutaj są jeszcze jakieś pozostałości. Została powyrywana do budowy domów, ale potem zakazano tego procederu. No i się zachowała. Tak wygląda od środka ten fort. Tak wygląda w środku. No to chyba dla niegrzecznych chyba. Jakiś staw, czy nie wiem, czy zbiornik wodny może mieli wcześniej. Nie wiem, czy tymi schodkami można wejść na górę. Marzence by się tu podobało na pewno. Ona lubi takie klimaty. Thank you.
nadzieję, że Antek tam czeka na mnie cierpliwie, bo został przy kempingu. Ja nie wiem, jak ja się odnajdę w tych krajach naszych zachodnich. Tu zostawiam rower bez strachu, że ktoś mi go zajoma albo coś będzie w nim repecił. W środku, w tej baszcie wuja. Wow. ...1350, czyli z początku. 1450. Jeszcze spojrzenie z góry. Tą basztę. Robi wrażenie. Szczególnie, że w dużej części to jest wszystko oryginalny kamień. Proszę spójrzcie, wszystko dla niepełnosprawnych tu jest przygotowane. Do każdego pomieszczenia może się dostać niepełnosprawny na wózku. Jest osobna winda, osobne wejście dla niepełnosprawnych. Do każdego pomieszczenia może niepełnosprawny wjechać. Są podesty, podjazdy. Nauczyć strzelać z łuku. Wiem, o godzinie 12 tą twierdzę Bauhaus. Jadę w kierunku Göteborga. Na razie taką drogą rowerową oznaczona była kierunek Göteborg. To mam nadzieję, że cały czas coś takiego będzie, bo do Göteborga jest raptem 20 km. A tu tak przed większymi miastami już 5-10 km wcześniej zawsze są takie ścieżki rowerowe. To myślę, że tym bardziej przed takim dużym miastem jak Göteborg taka trasa rowerowa będzie, myślę, cały czas. Tym bardziej, że już było oznakowanie na Göteborg. No nic, jedziemy. Trochę martwi mnie ta obręcz. Zobaczę, jak przyjadę do miasta, co się z tym dzieje. Może dotrwa do Niemiec chociaż, bo tutaj w Szwecji wymieniać takie rzeczy to jest po prostu katastrofa dla kieszeni. Są serwisy rowerowe w Göteborgu oczywiście, no ale zobaczę jak to się sprawuje, jak nie to jeszcze w jakimś innym mieście większym. Karlstad też jest większe miasto, może dotrwa, nie wiem, zobaczę. Na razie. Szwedzi uwielbiają takie samochody. Tam mamy autostradę. Czy tu jest E45, tam jest autostrada E6, a tu jest droga normalna, taka powiedzmy lokalna. I wzdłuż tej drogi pas rowerowy. Cały czas jadę taką ścieżką rowerową, już to są w zasadzie przedmieścia Göteborga. Cykelsparec. Już wjeżdżam do strefy przemysłowej Göteborga. Tam gdzieś McDonald's majaczył na horyzoncie.
Mediamarkt. No tak, w każdym większym mieście, na przedmieściach są te wszystkie większe salony. Jestem blisko centrum, cały czas taką drogą rowerową, doskonale oznakowaną. Cały czas kierunek centrum, centrum. Jeszcze ani raz nie wyjechałem na główną drogę. Tam jest autostrada E6. A ja sobie jadę taką ścieżką. Rozmawiałem z kolegą, znaczy pisaliśmy z kolegą z Holandii. Może pomoże ogarnąć mi ten temat tej obręczy. Radek już kiedyś do mnie napisał, czy jak będę w Holandii, to ich odwiedzę. No i dzisiaj napisałem do niego, że mam problem. No i już pomału ten problem zaczynamy ogarniać. Tylko że problem jest taki, że tam mam jeszcze ponad 900 km na tej miejscowości w Holandii. Nie wiem, czy ta obręcz wytrzyma. Zobaczymy. Ale kontakt jest złapany, to najważniejsze. W razie jakiegoś nieszczęścia, to wiem, do kogo ewentualnie się udać. W dalszym ciągu jadę w kierunku centrum, tam już widać, może widać chyba centrum tego Göteborga, jakieś czerwone budynki, to już chyba to. Że jadę wzdłuż wybrzeża, nadbrzeża. Za chwilkę będę skręcał w lewo, tam, w tamtą stronę. Jestem przy Göteborskiej Operze. Kształtem przypomina jakąś łódź. Sport. Wygląda jak D'Artagnan, ale to chyba nie jest D'Artagnan. Zadbane, wyremontowane, ładnie to wszystko wygląda.
pomniku. Tak jak w Krakowie pod pomnikiem Mickiewicza. To tutaj pod tą boginią, nie wiem kto to jest. I tam pod pomnikiem Karola. Hotel Eggers. Tam jakieś występy, podjedziemy tam, zobaczymy. The Voice of Poland. Dworzec kolejowy Central Station. Malutko będę wyjeżdżał. Znaczy do wyjeżdżania jeszcze daleka droga, ale kieruję się już w kierunku południowym, że tak powiem. Chociaż bardzo mi się tutaj podoba, bo jest naprawdę ładnie tutaj. Ładnie w tym Göteborgu. Cały czas coś się dzieje. Ciężko będzie mi wyjechać z tego Göteborga. Polacy tam pojechali, dzień dobry mówili. Polish Studio, czyli jakiś chyba zakład fryzjerski z tego co widzę. Nie wiem co to jest za kościół, ale robi wrażenie. Spróbuję tam podejść bliżej, może mi się uda wejść do środka. Piękny ten kościółek, spróbuję wejść do środka, chyba można, bo jest otwarte. Antka zostawię. Może go ktoś zabierze, żeby miał lżej. Jestem w środku w tym kościele. Że będę wyjeżdżał, już mówiłem dawno, ale cały czas coś tutaj jest pięknego. Kamieniczki po lewej, po prawej po prostu są przepiękne. Odrestaurowane ślicznie. Cudno, naprawdę. Prowadziła do Göteborga super ścieżka rowerowa, tak samo mnie z niego wyprowadza. To jest chyba początek trasy Eurovelo 1 i 12, bo ona gdzieś tutaj się łączy. To chyba nią pojadę teraz. Tylko jeszcze może zstąpię na chwilkę do sklepu, tam za 3 km powinien mieć sklep. Jakieś pieczywo muszę sobie kupić. I potem z powrotem wrócę na tą trasę. Jakimi pięknymi terenami ta droga mnie wyprowadza. Wyprowadziła już z Göteborga. Znajome krajobrazy. Przed chwileczką znowu z Polaka spotkałem, zatrzymał się. Volvo jechał jakiś taki chyba biznesmen lokalny, nie wiem. Chociaż Volvo to jest dość popularny samochód, ale zatrzymał się, bo zobaczył flagę. Parę minutek żeśmy porozmawiali.
A miłe to chociaż, że na chwilkę ktoś się zatrzyma i ze dwa słowa zamieni. Tam biegnie autostrada E6, ADR do miejscowości Kungsbacka. Jakby to co by się stało, tam będę szukał noclegu. Na razie jeszcze szukam noclegu wzdłuż tej rzeki, jak ma być jakiś tutaj park. Zaraz zobaczymy. Ja wam tylko pokażę miejscówę. Taka jest, no nie za ciekawa dzisiaj. Także teraz sobie robię kolację, już mi się gotuje zupka. No i to tyle, za chwilę będzie pisał posta i Lulu. Witajcie kochani, jest piątek 13. Piątek 13, ale ja lubię 13. Jadę tam, ale jeszcze wcześniej jadę tam. No i muszę jechać ostrożnie z tą rawką, z tą obręczą. Na razie większych pęknięć nie ma, ale dzisiaj ściągałem koło, bo tam jeszcze Radek chciał, żebym zrobił zdjęcie. Przyjrzałem się dokładnie, no to w czterech miejscach jest to pęknięcie. Może to wytrzyma, nie wiem, zobaczymy. Na razie jadę, trzymajcie się. Jadę teraz tym drogą Eurovelo 1. Tą jakąś, ona się nazywa tutaj ta trasa. No i takimi lokalnymi dróżkami jedziemy. W dalszym ciągu jazda w kierunku Helsingborga. To jest zatoka Kattegat, chyba się nazywa, o ile się nie mylę. Przyjechałem na jakąś plażę, nawet nie wiem co to jest za miejscowość, jakaś taka malutka. Ale ładny kawałek plaży. Woda czyściutka. Tylko chłodna. Cały czas w kierunku Karlsztad. Nie Karlsztad, tylko Helsingborga, co ja opowiadam, żeby się to myli wszystko. Helsingborga, nie Karlsztad. W Karlsztadzie już byłem parę dni temu. Jadę oczywiście w twarz. Z prawej strony. Przynajmniej flaga dumnie powiewa wtedy. Pierwsze owoce na drzewie, które widzę od momentu wyjazdu z Polski. Jakieś jabłuszka. Zerwałem jedno, ale... Witam kochani, to jest Robert. Poznaliśmy się przed miejscowością Warburg, do której mnie zaprosił na pyszną kawkę, na obiadzik. Obiadzik już niestety jest zjedzony, nie pokażę, ale była pyszna rybka i pyszne mięsko. Siedzimy, rozmawiamy o starych Polakach. O polityce nie rozmawiamy w ogóle, bo nie ma sensu, ale rozmawiamy o pracy, o życiu tutaj w Skandynawii. Fajnie spotkać czasami rodaka na trasie. Robert też ma taki porządny rower. Porządny rower jak ja. Znaczy porządniejszy. Ale kochana firma. Firma jest tak, firma jest kochana. Firma jest kochana i spotkaliśmy się na trasie. I posiedzimy jeszcze tutaj troszkę
będę wyjeżdżał z miejscowości Warberg dalej na południe. Robert mnie przewiezie przez tą miejscowość, tak powiem, zobaczę, co tu jest ciekawego i pojadę dalej. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Wyjeżdżamy z miejscowości Warberg z Robertem. Wyprowadzam je z tej miejscowości i pokazuję różne ciekawe rzeczy. Tu skręcamy w prawo? A tam. Jesteśmy w porcie. Z Fort Warsbergu. Ale to jest ta zatoka Kattegat, nie? To się nazywa. To jest Kattegat cała ta zatoka, nie? Duże to forcisko. Jadę cały czas do tego Falkenbergu. Tam się zdecydowałem szukać noclegu. Zostało jeszcze 15 km. To jest chwila momentu. Dzisiaj taki lajcikowy dzień, będzie przejechane gdzieś koło 90 km. Tereny rolnicze, bardzo ładne. Już na tych łąkach zbierają się gęsi do odlotu. To nawet mi powiedział Robert. Tego nie widać, ale one tam się zbierają, tam przy brzegu, tam na tych łąkach. Jestem w Falkenbergu na plaży. Tyle co deszcz przestał padać. Jest takie niebo. Zaraz pokażę, gdzie się rozbiłem. Przy toalecie, w newralgicznym miejscu.